Druga część Czarno Donajeckiego Hałdemasu to już rozstrzygnięcie konkursów wieńców dożynkowych i potraw regionalnych. Donośny występ orkiestry dętej OSP z Czarnego Donajca, zespołu Zbójnicko Familia, koncert Staszki z zespołem oraz zespołu Chrząszcze. No ale zanim te koncerty, to było jeszcze na co popatrzeć i w czym się spróbować. Mam tu na myśli pokos karate, czyli konkursy siłowe organizowane przez CFK Maximus. Przygotowaliśmy dla dzieciaków spacer farmera, czyli noszenie od walizek na czas. Dzieciaki wzięły udział, rodzice to przeżywali. Ojcowie mogli się sprawdzić w trzymaniu wagi płaczu przodem. Panie tak samo pokazały wielką moc i siłę. Bawiliśmy się wszyscy świetnie i chciałbym, żeby jak najlepsza popularyzacja sportu była także na festynach, hołdymasach, innego rodzaju takich świętach, gdzie wszystkie rodziny mogą się zebrać naraz i wspólnie przeżywać takie emocje, a było widać, że przeżywają. I jest to radosny dzień dla każdego. Jako i zasugerował nas rozmówca, podobne wydarzenia to dobry czas, żeby się spotkać, przegadać, uśmiać i ucieszyć oczy. Wspólnie, rodzinnie i po przyjacielsku. To swoisty rarytas, taka chwila, żeby przysiednąć i chycić trochę oddechu od codziennych obowiązków. Dzisiejsze czasy są bardzo szybkie, bardzo prężne, dynamiczne dla każdego z nas. Nie mamy czasu poprzebywać razem. Nawet sąsiad z sąsiadem nie ma czasu zamienić słowo. Jeżeli jest taka okazja, to ta integracja taka dziecienno-rodzinna cała, to taki jest idealny dzień na to, żeby wszyscy się pobawili. Żeby rodzina zapomniała o telewizorach, smartfonach, laptopach, internecie, o tym wszystkim. Żeby naprawdę żywą, zdrową rywalizacją mogli spędzić taki fajny dzień. A teraz, skoro już my o koncertach wspomnieli, to posłuchajcie, co ma do powiedzenia wokalistka Staszka o czarnodonajeckiej ziemi i klimacie tworzonym bez mieszkańców. Rzadko w górach bywam i dlatego zawsze tak podziwiam. Jest to tam dla mnie tak zupełnie inny krajobraz niż ten nasz mazurski. Piękny. Bardzo często tutaj bywałam, jak śpiewałam na przykład w chórkach wcześniej, zanim zaczęłam swoją solową drogę. Na hołdemasie pojawili się też goście z Kamionki Wielkiej, w których przedstawiciel łapedział nam łoroźnicak pomiędzy muzyką i przyłodziwkiem tym góralskim, a pogorzańskim. U nas jest więcej sztajerów, u nas jest więcej walców, czego myślę, że w góralskich nie ma. Tramelpolki, to są takie charakterystyczne tańce dla regionu Lachów Sądeckich. My przede wszystkim mamy inne buty, nie mamy kierpców, tylko mamy buty. No tak, dziewczyny młode mają gorsety, my jako starościny już mamy katanki, mamy chusty na głowach. No to jest taka różnica między strojami, bo gorsety tak samo mamy jak góralki, prawda? Chłopcy mają kamizelki bądź kaftany, zależy to też od pogody, jak jest. Podsumowując, hołdymas się udał, to pewne. Dopisali i goście, i swoi. Pogratulować też trzeba organizatorom, bo jedno wypadło powiedzieć, atrakcji było i to co niemiara.